Aktywna sobota w RDC. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Lewicki. Cześć Paweł. Dzień dobry, witam. No więc jak dostałam taki duży elaborat, dwustronny, w mailu pod hasłem Zgraj się na sport, stacja sport i zachęcanie młodych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, żeby nie siedzieli, tylko żeby się ruszali, to powiedziałam, że kupuję. A potem się zastanowiłam, a jak będzie trucie, to co będzie? A potem stwierdziłam, że spróbuję. Próbuję Pawła Lewickiego. Paweł, skąd ci się to wzięło, że ty masz takie szalone pomysły? I powiedz nam tutaj, że od najmłodszych lat nie siedziałeś i tak w tym telewizorze albo gry jakieś tam komputerowe. Nie, to zawsze chciałeś tak na rower, pływanie, opowiadaj. Stacjasport.pl, bo tutaj mówimy o portalu, który ruszył 30 września, dotyczącym dzieci i młodzieży od wieku od 6 do 18 roku życia, bo to jest główna grupa docelowa. Oczywiście za tym wszystkim też stoją rodzice, czyli opiekunowie, tak? Którzy są czasem motywatorem, czasem demotywatorem. Czemu to powstało? To jest bardzo dobre pytanie. Ja zawsze powtarzam z dwóch powodów. Raz, z przewrotności. A dwa, z życiowego doświadczenia. No to najpierw o życiowym doświadczeniu. O życiowym doświadczeniu. Ja od 7 roku życia byłem sportowcem. Trenowałem piłkę nożną przez 13 lat. W międzyczasie w szkole podstawowej 5 lat grałem w siatkówkę. Do dzisiaj jestem czynnie uprawiającym różne sporty człowiekiem. I jak patrzę na dzisiejszą młodzież, wiele programów, których powstaje coraz więcej, bardzo dobrze, które szukają sportowca i talent, w sporcie, pomyślałem sobie, to nie na tym rzecz polega. Dlatego wymyśliłem projekt, który nie szuka talentu i nie szuka sportowca, tylko ma za zadanie zainteresować dzieci różnymi dyscyplinami sportu za pomocą rzeczy trywialnych, opisujących daną dyscyplinę i za pomocą wielu ciekawostek oraz, co najważniejsze, czego brakuje w dzisiejszym czasie w naszym kraju, jednoznacznie wskazać, gdzie dziecko daną dyscyplinę może uprawiać w swojej okolicy. To znaczy kluby, boiska, tak? Tak, to jest jakby funkcjonalność, jedna z funkcjonalności stacjasport.pl, to jest znaleźć klub, znaleźć miejsce w swoim mieście do trenowania i to jest podzielone jakby na dwie części, na kluby sportowe i tak zwany sport w szkole. To znaczy, czym jest człowieku nie uciekaj z WF-u. To po pierwsze, ale w sport w szkole to są informacje o wszystkich szkołach sportowych, o szkołach z klasami sportowymi i co najważniejsze, o zajęciach pozalekcyjnych, czyli SKS-y, MKS-y, UKS-y, MUKS-y. Pamiętajmy o tym, że nie musimy iść trenować do klubu, który jednak bądź co bądź szuka gdzieś sportowca i tego talentu, tylko możemy znaleźć sport w szkole, czyli zajęcia pozalekcyjne, które w moich czasach były bardzo popularne, tak? Chodziło się na SKS-y, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, często też pływania. Dzisiaj tego nie ma, dlatego propagujemy i namawiamy do tego, żeby sprawdzać i znajdować miejsca w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie można uczęszczać na różnego rodzaju dyscypliny sportowe. O co chodzi z tą przewrotnością? No z przewrotnością chodzi o to, bo tutaj powiedziałaś o tym, że kiedyś biegało się i nie grało się w gry komputerowe. Może dlatego, że pamiętam mój pierwszy komputer Atari, tak? Nie każdy, a rzadko kto miał w ogóle komputer, więc nie było tych gier komputerowych. Ale przewrotność chodzi o to, że dzisiaj dzieci bardzo dużo czasu spędzają przed telewizorami, przed komputerami, tabletami, telefonami, jeszcze nie wiadomo, różnymi innymi rzeczami multimedialnymi. I ale umówmy się szczerze, one są w życiu potrzebne. Oczywiście, jednak, ale że tak. To nie znaczy, że mamy 24 godziny mieć je przed oczami. No i właśnie tutaj ta przewrotność. Dzięki, chcąc odciągnąć dzieci i młodzież od tych urządzeń, chcemy te urządzenia wykorzystać po to, żeby dziecko usiadło do swojego komputera, tabletu, poszukało swojej wymarzonej dyscypliny na stacjasport.pl, znalazło miejsce samemu bądź z rodzicem, gdzie to daną dyscyplinę może uprawiać, no i zaczęło uczęszczać na różnego rodzaju zajęcia i treningi. A aplikacja Zgraj się na sport, która jest również w funkcjonalności... Ty wymyśliłeś tytuł? Tak. Świetny. Znaczy, czy wymyśliłem tytuł? Pewnie kompilacja tych wyrazów pojawiała się przy różnych działaniach marketingowych pewnie wiele razy, ale to również doświadczenie. Ja pamiętam, jak mama wołała: Paweł, wracaj do domu, a jak szczałem jeszcze 15 minut i to już było chyba piąte czy szóste 15 minut, o które poprosiłem. Dzisiaj jest odwrotnie. Rodzic za karę chce wypchnąć dziecko na podwórko, tylko problem polega na tym, że mamy coraz więcej osiedli zamkniętych, coraz mniej takich typowych znajomych, a wirtualnych. I aplikacja Zgraj się na sport polega na tym, że dziecko może założyć bardzo proste konto.
Konto, które ma dwie funkcjonalności. Założenie wydarzenia, bądź dogranie się do wydarzenia. Czyli jeżeli jakieś dziecko ma ochotę pobiegać, pograć w piłkę, pograć w koszykówkę, czy wyjść na rower, zakładam wydarzenie, na przykład jutro, godzina 15, boisko szkolne, mecz i piłka nożna, podaje zakres wiekowy i dzieci, które mamy nadzieję, że coraz więcej ich będzie korzystać z naszego portalu stacjasport.pl, szukając sobie danego wydarzenia w okolicy, trafiając na nie, może się do tego wydarzenia dołączyć. Doceniając ideę powstania portalu stacjasport.pl, Polski Komitet Olimpijski objął patronat nad inicjatywą. I tutaj cytuję. Stacjasport.pl wpisuje się w filozofię olimpizmu, która promuje sposób życia oparty na radości z uprawiania sportu i upowszechniania uniwersalnych zasad etycznych, takich jak przyjaźń, solidarność i zasada fair play. Jesteśmy pełni poparcia dla projektu stacjasport.pl, mówi Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No brzmi fantastycznie. I dumnie. No niesamowita rzecz, naprawdę. Wielkie zaufanie, jakim nas objął Polski Komitet Olimpijski. Mam nadzieję, że je spełniamy. To jest wielka rzecz, to jest taka sygnatura naszego projektu, potrzeby tego projektu. Co więcej, powiem tak, portal internetowy, choć internet jest coraz bardziej popularny, no bardzo trudna rzecz. Zastanawiam się każdego wieczoru, czy nie porwałem się z motyką na słońce, ale... To już dobrze, jak się zastanawiasz. Porywaj się z motyką na słońce, codziennie chociaż raz. Dokładnie, ale stwierdziłem, że te wszystkie wartości, których mnie nauczyli moi trenerzy, jestem wychowankiem Hutnika Warszawa, gdzie w 85 roku, kiedy rodzice mnie zaprowadzili, mając 7 lat wtedy, pamiętam, że jeden trener trenował w moim roczniku ponad 140 chłopców w jednym klubie, tak? To coś niesamowitego, dzisiaj tego nie ma, więc ta sygnatura naszego projektu przez Polski Komitet Olimpijski pokazuje, że warto było wymyślić ten projekt, warto go prowadzić, warto go propagować i warto namawiać dzieci do tego, żeby uprawiały sport. Powiem ci tak, ja sobie zadałem prawie 3 lata temu pytanie, jak do sportu mają trafić dzieci, które same są bardzo sportowe, a mają rodziców, którzy się sportem nie interesują. No i co wymyśliłeś? Zadałem sobie trudniejsze pytanie. Jak mają do sportu trafić, czy ma trafić przysłowiowy grubasek, mający przysłowiowych grubasków rodziców. A to się niestety coraz częściej zdarza. A czemu sobie zadałem w ogóle te dwa trudne pytania? Ponieważ chcąc zaprowadzić moją córkę, wtedy 12-letnią, na uprawianie lekkiej atletyki, ja człowiek bardzo sportowy, mający bardzo sportowe dziecko, mieszkający w największym kraju w Polsce, czyli w Warszawie. Największym mieście w Polsce. Największym mieście, tak, przepraszam, kraju. Nie szkodzi. Tak, największym mieście w tym kraju. Miałem problem. Gdzie w Warszawie zaprowadzić dziecko na uprawianie lekkiej atletyki? Do kogo? No i co? Na czym to polega? Z kim o tym porozmawiać? Do czego to prowadzi? Czy w ogóle moja córka powinna tą lekką atletykę uprawiać? No i otworzyłem sobie internet, wpisałem lekka atletyka kluby Warszawa i wyskoczyło 1500 podstron. No, więc stwierdziłem, miałeś problem, do którego klubu zaprowadzić. Dokładnie, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby, gdyby było takie miejsce w sieci pod jednym adresem, gdzie każde dziecko z Polski, każdy rodzic może wejść i znaleźć to miejsce i tą dyscyplinę, bo stacjasport.pl zawiera w sobie kilkadziesiąt dyscyplin sportu, opis kilkudziesięciu dyscyplin sportu, dotyczy około 1000 miejsc w Polsce, szanowni państwo, bo to jest każde miejsce w Polsce od 1500 mieszkańców do Warszawy. Aktualnie w bazie jest ponad 17 tysięcy miejsc, gdzie dzieci mogą uprawiać sport. No, nie wiem, czy są wszystkie miejsca, ponieważ na pewno nie są wszystkie miejsca, ponieważ po prawie 3 tygodniach funkcjonowania portalu, i to jest też niesamowita rzecz, założonych zostało około 100 kont przez dzieci i rodziców. To pokazuje, że jest olbrzymia potrzeba i zostało dodanych ponad 100 nowych miejsc z całej Polski, w których dzieci mogą uprawiać sport. I to jest niesamowita rzecz, która pokazuje nam każdego dnia, że warto. Z każdej strony, z wielu stron z Polski dostajemy bardzo ciepłe słowa wsparcia, chęci współpracy czy pomocy w rozpropagowaniu naszej idei i liczymy na to, że Polska, jak długa i szeroka, będzie uprawiać, trenować i bawić się sportem. Spodobało mi się jedno twoje zdanie wypowiedziane o
idei portalu Stacja Sport, że sport, no oprócz tego, że sport to zdrowie, znamy i tak dalej, sport pozwala kształtować charakter i rozwijać cechy takie jak wytrwałość, uczciwość, solidarność czy samodyscyplina. To naprawdę nie są banały. Jeżeli ktoś trenował coś nawet pół roku, to wiesz, że to jest szczera prawda. I to naprawdę nam się w życiu przydaje nie tylko do tego, żeby być zdrowym i fajnie wyglądać, tylko w ogóle w życiu pomaga. Takie cechy pomagają w życiu po prostu. Zastanawiam się, czy to było pytanie, czy to było stwierdzenie. Raczej chyba z twoich ust to było stwierdzenie. Stwierdzenie, oczywiście. Dobrze, że to zauważyłeś. Po prostu proszę cię o potwierdzenie, bo sam się przyznałeś do tego, że od najmłodszych lat trenowałeś. Lubię o sobie mówić, czy o swoich osiągnięciach, znaczy wiem, ile wkładam w trenowanie. Często no ile z siebie trzeba po to wycisnąć, dokładnie. Czyli trzeba być wytrwałym chociażby. Dokładnie, ale nie wiem, czy ja jestem reprezentantem wszystkich osób. Z mojego doświadczenia wiem, że sport pomógł mi niesamowicie w samodyscyplinie, w organizacji, w determinacji, dążeniu do wyznaczonych celów, do tej uczciwości takiej i, no i też takiej troszeczkę walki konkurencyjności, bo to jednak jest tutaj ta rywalizacja, prawda, w sporcie. Zdrowa. No, ważne, żeby była zdrowa. Ale te kolejne cechy, o których wspomniałaś, one są bardzo, bardzo istotne, bo to fair play, czy to samodoskonalenie, czy dążenie do wyznaczonych celów, czy w ogóle podjęcie decyzji, bo to jest bardzo ważne, tak? Jest moim zdaniem tutaj kluczem, bo w każdym momencie jest szansa na rozpoczęcie jakiejś przygody ze sportem. Szczególnie sportem amatorskim, bo ja sobie zdaję sprawę, że coraz więcej komercjalizacji w sporcie, że kluby muszą zarabiać, tak? Ale najważniejsze jest to, że jak rozmawialiśmy z jedną z pań dyrektor z jednej ze szkół w Radomiu, z szkół podstawowych, na pytanie moje takie, bo bardzo często ja patrzę przez pryzmat, jestem warszawiakiem, przez pryzmat Warszawy, tak? No, pani dyrektor powiedziała, panie Pawle, jesteśmy sporym miastem w centrum Polski, bardzo blisko stolicy i to nie jest Warszawa. Tutaj nie każde dziecko ma tablet i komputer. Tu troszeczkę inaczej wygląda mają życie. Mają więcej czasu na sport. No dokładnie. I muszą dostać taki bodziec też, nie tylko od siebie, ale z drugiej strony powiedziała, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o pokoleniach. Zadałem pani dyrektor pytanie, jak to na przestrzeni lat wygląda. I pani dyrektor powiedziała bardzo ważną rzecz. Powiedziała, panie Pawle, życie się zmienia, coraz więcej nowoczesności, ale dzieci w szkole podstawowej to są dzieci. One chcą biegać, one chcą szaleć, grać w piłkę, mieć kolegów, mieć gdzie to uprawiać i mieć z kim i pod jakim czyim okiem. I my musimy dać im szansę, żeby mogły spełniać swoje takie naturalne odruchy. Oczywiście w szkołach starszych, czyli w gimnazjach i w liceach, troszeczkę inaczej już to wygląda, ale widać, jak dużo osób ostatnio biega, widać, jak dużo osób jeździ na rowerach, widać, jak dużo osób uprawia chociażby crossfit, tak, czy ile, jak niewiele wystarczyło, żeby rozpropagować w Polsce taniec, tak, to pokazuje, że ja i my, pracujący przy stacjasport.pl, mamy ułatwione zadanie, ponieważ nie musimy budować potrzeby, bo ona jest. My musimy tylko pokazać komuś, że ma tą potrzebę i gdzie może spełnić. I to jest już wielki sukces tego naszego projektu, bo jest wiele inicjatyw takich, które najpierw muszą stworzyć potrzeby. My nie musimy. My zachęcamy, trenujcie, biegajcie, zgrywajcie się na sport. No właśnie, ja też zachęcam w każdą sobotę. Bądźcie aktywni, ruszajcie się, biegajcie. Ja się przyznam, że ostatnio mi się spodobał bardzo bootcamp, więc ja już wybrałam, wiem gdzie trenować. A jeśli ktoś nie wie i Paweł państwa przekonał, myślę, że swoją pasją przekonał, to proszę zajrzeć na stację. Polecam to najmłodszym słuchaczom, trochę starszym, rodzicom i opiekunom. stacjasport.pl, a w aktywnej sobotę był dzisiaj pomysłodawca Paweł Lewicki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.